Delegację tureckiego miasta Pajalar przed Urzędem Gminy w Miłosławiu witały w piątek 24 czerwca dwie flagi, polska i turecka. Przed podpisaniem umowy o współpracy polska delegacja złożona z urzędników, radnych i sołtysów usiadła naprzeciw swoich tureckich odpowiedników. Obowiązkowe okolicznościowe przemówienia tłumaczone były z polskiego poprzez niemiecki na turecki i odwrotnie. Chciałbym Państwa poinformować, że znajdujemy się w sali sesyjnej, w której odbywają się sesje Rady Miejskiej w Miłosławiu. Heute befinden wir sich in einer Saal, wo stattfinden die regulären Sammlungen unserer Gemeinderat. Bugün birlikte beraber hem imza yapacağız hem de akşam yine yemekte bir araya geleceğiz. W końcu przyszedł czas na przypieczętowanie partnerstwa. W imieniu strony tureckiej podpisy złożyli Abdullah Öztürk, burmistrz miasta Pajalar, i Aziz Sahin, prezes stowarzyszenia ATİK. Na razie jednak z braku konkretów partnerstwo jest raczej symboliczne, a odpowiedzi tureckiej strony na pytanie o rodzaj głównej współpracy jak najbardziej ogólne. Miłosław und Pajalar, ekonomik, kultur, sosyal, turizm, wikönü, suzamun, etbasmahin, inwestor, av. Znaczy jest to w ten sposób, że Turcja przygotowuje się do wejścia do Unii. Z tego względu chcą również z Polską mieć jak najszersze kontakty wielopłaszczyznowe. Takie, o których była mowa w umowie, to jest na płaszczyźnie kulturalnej, socjalnej, też gospodarczej. Jak się podoba Państwu w Miłosławiu? Coś ich zaskoczyło, zadziwiło? Wie gefällt es in Miłosław? Ist was hat ihr überrascht? Nasıl buldunuz diyor. Ne sizin için çok ilginç oldu diyor burada. Yani sürprizle karşılaştınız. Her şey güzel. Antalya'da 40 derece sıcak olması rağmen buranın sepserin böyle güzel bir yer olması en azından bizim için. Antalya diese Moment ist für sich kracht. Sehr warm, gorąco. Hem jest gorąco. Hier ist sehr gute Wetter. Ist das dobra pogoda? Zweite ist sehr warme gestern ist normal Kirche gestern ist sehr besonders für polnische Leute, aber Bürgermeister und Ratpräsident und Henry und von Miroslav von Herz sie geben uns so viel Zeit gegeben und wir haben Miroslav Leute warme gesehen. To znaczy, co ich zaskoczyło, to ciepłe przyjęcie, zwłaszcza wczoraj, że poświęcono aż tyle dużo czasu ich delegacji pomimo naszego święta Bożego Ciała. To wszystko zaczęło się w ubiegłym roku, kiedy pan Aziz gościł tutaj w Miłosławiu i jako szef stowarzyszenia ATİK zaproponował przystąpienie do takiego programu współpracy, który no, myślę rozwija się nie tylko w Wielkopolsce, ale już w tej chwili w całej Polsce. Ponad 40 gmin, z tego co się orientuję, już podpisało podobne porozumienia jak my. To dopiero początek i to będzie się samo jakoś rozwijało. Sądzę, że Turcy są bardzo zainteresowani współpracą również na niwie gospodarczej. Był już Pan może kiedyś w Turcji? Nie, niestety nie byłem jeszcze. Chciałby się Pan wybrać? Może i z ciekawości, pewnie tak. Każdy zakątek świata jest ciekawy. W Turcji był za to Jarosław Sobczak, przewodniczący Rady Miejskiej w Miłosławiu, który złożył swój podpis obok burmistrza Skikiewicza. Jak się masz? Okej. Piękny krajobraz, piękne widoki i myślę, że tutaj jest ta największa płaszczyzna do współpracy, do wymiany młodzieży, sportowców, do wymiany kulturalnej. A czymś odrębnym, czymś może dalej idącym będzie współpraca handlowa, gospodarcza. Na razie na współpracy gospodarczo bardziej skorzystała strona turecka, ponieważ koszty kilkudniowego pobytu siedmioosobowej delegacji poniosła gmina Miłosław.